I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj mam 26 września 2018 roku. Oczywiście, środa, środek tygodnia. Ja już zapraszam Was na wszystkie wiadomości. Zaczniemy oczywiście od koń papryki, więc odświeżymy sobie troszeczkę wcześniej, bo jeszcze mi wiadomości tutaj nie wpłynęły. Także 214 miliardów dolarów market cap, czyli 2,77% 2%, 2 jesteśmy do przodu. I Bitcoin utrzymuje się na poziomie 6495 czyli o niecały procent, 0,65% poszedł do góry w ostatnich 24 godzinach I sprawdźmy sobie, którzy sobie najlepiej poradzili i jednym z takich tokenów w ostatnich 24 godzinach to jest Eternal Token, 83%, wow, potem mamy Monacoin 18,25% i XRP 17,90%, no i tam Trzeba zaznaczyć, że w czwartym miejscu jest elektronium, znowu, więc 17,76%. Pewnie wszyscy ściągają teraz tą aplikację, gdzie można um, oczywiście kopać na Androidzie ich um, monety. Więc spójrzmy, kto najgorzej sobie poradził w ostatnich 24 godzinach. To jest NXT minus 8,49%, Archain minus 5,78% i Horizon minus 2,83%. Ja zanim przejdę do wiadomości, mam tylko takie pytanie do was wszystkich tutaj. E, a więc zauważyłem, że nowi subskrybenci, którzy się do nas dodają, e, przynajmniej 30%, e, po prostu taka, tak, takie pytanie mam, e, przynajmniej 30% nie miała żadnej do tej pory subskrypcji. Czyli jak wodzę na takiego nowego osobnika, który się dodał, nie ma żadnej innej subskrypcji. I, I już pytałem się tutaj znajomych, co mają YouTube i, i mówią, że, że to się u nich nie dzieje za często. Więc takie pytanie jest do was, e, czy po prostu... E, Ci nowi subskrybenci, którzy do, do tej pory nie używali YouTube'a, albo nie mieli subskrypcji u innych i teraz nagle subskrybują Bitcoin Phoenix, moje pytanie jest takie, czy po prostu to się stało, że usłyszeliście o, o nas gdzieś i wiecie, że codziennie dodajemy wiadomości i po prostu to wam się spodobało i dlatego zasubskrybowaliście, czy po prostu e, przypadkowo się znaleźliście na tym kanale? Dajcie po prostu znać, bo naprawdę 30% nowych osób, które się dodaje na subskrypcji nigdy wcześniej nie miało żadnej subskrypcji. Więc witam was serdecznie wszystkich i let's dive! into the market. Oczywiście dajcie znać się w komentarzach lub na maila bitfenixmapa@protonmail.com. Pierwszą wiadomością dzisiaj jest oczywiście Bitcoin price. I mowa o tym, że logarytmiczny wzrost Bitcoina może spowodować to, że na koniec roku będziemy mieć tu mamy porównanie z 4, 6 lat, że e, po prostu na koniec roku możemy mieć duży wzrost. Właśnie tutaj dochodzi do tego e, ten logarytmiczny wzrost. I teraz pytanie jest, czy to jest wiadomość dla mas, czy dla klas? Jak myślicie? Kolejnym e, oczywiście tutaj Bithop.pl e, Ponad 70 banków pracuje nad międzybankowym projektem blockchain. Technologia blockchain oznacza swój wysoki potencjał w sektorze bankowym. Nic dziwnego, gdyż banki, jako jedne z pierwszych, rozpoczęły implementację łańcucha bloków. Międzybankowy projekt blockchain prowadzony przez jeden z największych holdingów finansowych JP Morgan, mający na celu przyspieszenie procesów operacyjnych, rzeszył ponad 70 banków i projekt Interbank Information Network, będzie jedną z największych inicjatyw bankowości w sferze technologii blockchain. Jednym z najbardziej kosztownych i czasochłonnych Elementów realizacji płatności transagranicznych jest obecnie posiadane przez banki korespondujące w badania i odpowiedzi na wzajemne zapytania dotyczące zgodności danych. Dziś płatności oznaczone jako związane ze zgodnością mogą zostać opóźnione nawet o dwa tygodnie, ale technologia ta pozwala zmniejszyć ten czas do kilku minut a nawet kilku sekund. Powiedziała w marcu Mariana Lake, więc brawa dla, dla tych wszystkich banków, które razem się jednoczą i chcą wprowadzić prawdopodobnie technologię blockchain. Teraz jaką? Stellar, e, Ripple e, czy inną metodę wy, wykorzystają? Jestem ciekaw. No i taka świeża wiadomość, to, to nie jest zawsze taka świeża, bo gdybym mógł tutaj robić to wszystko na całe, to byście mieli tą wiadomość już e, 10 godzin temu, ale e, Telcoin, Coin, zauważyli tutaj niektórzy na Twitterze, że ogromne sumy się teraz z Telcoina przesuwają z ich głównych portfeli. Tak naprawdę 2 miliardy monet zostały przesłane z ich portfeli. I właśnie tutaj się zastanawiają, czy to nie będzie nowy exchange jakiś, czyli nowa giełda. Czy po prostu nie muszą zapłacić powiedzmy Binance czy innej firmie za to, żeby się dostać na ich giełdę? I uważajcie na Telcoin w kolejnych dniach, bo może tutaj naprawdę zrobić jakąś furowerę i, i wyjść w jakieś fajne wiadomości. Tel Telcoin. No i kolejna w sferze ceny bitcoina. Tutaj zobaczyłem jedną wiadomość. Też to potwierdza, co mówiliśmy wczoraj. Ehm, nie, dzisiaj rano dokładnie w kryptomigawce o cenie bitcoina. I widzicie, jak tutaj te ceny bitcoina po prostu przez pierwszy raz było tu, przez półtora roku. To było prawie przez dwa lata. Nic się nie działo, aż takiego wzrostu dopiero tutaj. I ciekawe, jak jesteśmy tutaj teraz właśnie w tym roku. Czy to jest dopiero początek tego? I mam jeszcze rok czasu, czy będzie to szybki wzrost pod koniec roku, jeszcze w tym. Zobaczymy, jak to się stanie. No i patrzcie, jak to się wszystko wydarza. Wczoraj mówiłem właśnie o, o metodzie a bardziej o analizie, analizie technicznej w blockchainie i, i o tym, że tak naprawdę analizy techniczne oparte są, a bardziej boty, które działają na giełdach oparte są o analizę techniczną, bo zawsze tak będzie, bo pamiętajcie, gdzie ci więksi gracze przechodzą z tradycjonalnych marketów, to oni będą używać tych samych narzędzi, czyli RSI, tych samych Trójkąptów opadających korytarzy, więc tak są te boty ustawione. I właśnie tutaj Binance IO mówi na, o, o tym, że dużo, dużo ludzi zarzuca CZ, czyli szefowi Binance, że jest dużo operacyjnych botów właśnie na giełdzie Binance. I on tutaj właśnie oddaje swoją opowiedziom, że jest o wiele więcej tych botów instytucjonalnych czy ym, manipulacji w zwykłym markecie niż w świecie. Krypto. Więc, no, jestem ciekaw. Pamiętajcie, że w świecie krypto mamy takie coś jak cykle. To się dzieje wszędzie. Już mówiliśmy o tym w ostatnich odcinkach, bo na samym początku, może z dwa tygodnie temu. I jeżeli teraz mamy takie cykle wszędzie, bo jest wiosna, lato, jesień, zima w Polsce na przykład, to tak samo mamy tutaj w markecie. Mi się wydaje, że teraz jesteśmy w kapitulacji przed Despair, czyli Krypto Phoenix tak uważa, że, że, że raczej jesteśmy jeszcze tutaj przed tym dołem. I, i pamiętajcie, że to zawsze tak jest. W, w życiu cykle są częścią także kryptomarket. I tu właśnie macie, jak to po prostu się dzieje. I możliwe, że jak wejdziemy do tego dołka 3000 dolarów, jeżeli tak się stanie, oczywiście, no to zobaczymy. Pamiętajcie, że wszystko zawarte w tym programie jest oczywiście moją opinią, i Wy na tej opinii wyrabiacie swoją, i wtedy robicie kolejny krok. Ludzie od researchu CCN mówią o tym, że krypto, tak naprawdę cały wolumen, wielkość tych wszystkich transakcji wzrośnie o 50% w 2019 roku. No, jesteśmy ciekawi. I mówią tutaj o trzech największych graczach, czyli 33% robi cały wolumen, 33% wolumen to jest w Bitcoinie. 22% w Tether, czyli jak ludzie schodzą z Bitcoina w Tether, to jest 22% ludzi używa stałego marketu i Ethereum, czyli 12% całości wolumenu jest właśnie w tych trzech krypto. Aha, jeszcze miałem do czegoś wrócić. Pamiętajcie, że jak jest stablecoin, to stablecoin, ktoś mi dobrze w komentarzach tutaj odpowiedział, że stablecoin nie tylko jest w wartości jednego dolara, może być wartości jednego jena, może być wartości jednego euro, zależy w jakiej giełdzie, na jakim kraju to się odbywa, można to inne stablecoiny tak naprawdę widzieć. No i bakt, na który tak czekamy, że może ten w listopadzie zostanie zatwierdzony, oznajmia nam na samym początku, że pierwszy kontrakt, jaki w ogóle będzie fizycznie zawarty na Bitcoinie będzie on oczywiście miał fizycznego bitcoina w pakiecie, czyli jeżeli inwestujesz w Bitcoina na bakcie, tak naprawdę będzie on pokryty jednym Bitcoinem, nie tak jak na przykład niektóre ETF, -y, że masz tylko wszystko na papierze i jakaś firma od tego Bakt tutaj mówi właśnie o tym, że to zawsze będzie w potwierdzeniu fizycznym Bitcoina. To Pierwszy ten właśnie ich kontrakt. No i z tego artykułu na Daily Hodl dowiadujemy się tak naprawdę, ile MT Gox zrzucił wszystkich tych bitcoinów. Pamiętajmy, że MT Gox to, to była ta giełda w 2014 roku, e, która została zhakowana i teraz właśnie rząd w Japonii e, nakazał oddać te wszystkie bitcoiny ludziom i tak po, po, powoli sprzedawali je. Ja tylko dodam tylko, że John McCaleb też był e, właścicielem i, i współtwórcą MT Goxa, ale sprzedał go zanim ten hak się Zdarzył. No i tutaj właśnie wydali, że ile sprzedali w przeszłości bitcoinów. W marcu i w dżunie 22 sprzedali 24 tysiące bitcoinów i 25 tysięcy po prostu w tym czerwcu. I 230 milionów zarobili wy za to w pieniądzach w FIAC. I tutaj mówią jeszcze o tym, w tym samym artykule, ile im zostało jeszcze tych bitcoinów, czyli mają 70 tysięcy bitcoinów. Y Przepraszam, 70 milionów jenów, a to jest 621 milionów dolarów na tym koncie MTGO. No i jak wiemy, świat krypto jest nie, nie jest tak idealny, jakby się wydawało. No i Monero i ich po prostu deweloperzy odkryli bug, też taki delikatny, który już został naprawiony. Także, jeżeli słyszeliście o jakimś kolejnym problemie, czy, czy na Monero, to był tylko tymczasowy problem, który został już naprawiony. I Bitcoin Hub informuje nas o tym, że Bitcoin przeciera nowe szlaki. Zagościł nawet na tak pozornym, biednym i skorumpowanym kontynencie, jakim jest Afryka. Nowe kontrakty zawierane między BitPass a japońskimi firmami pokazują, jak Kenijczycy korzystają z cyfrowej waluty. Płacenie za używane japońskie samochody, kosmetyki i gadżety elektroniczne staje się normą. W Nigerii, siódmymi. Sure pomaga w tańszych transferach gotówkowych, a w Zimbabwe pozwala opłacać obowiązki telewizyjne, opłaty uniwersyteckie i import używanych samochodów. Na przykład zakup dokonany za pomocą jednej płatności nie by byłby możliwy bez Bitcoina. Musiałby dokonywać płatności w częściach przez kilka dni. To marnuje czas i kosztuje pieniądze. Także Bitcoin jest coraz bardziej popularny również w Afryce. No i tu mamy analizę techniczną Ripple, XRP dokładnie i pamiętajmy, że support teraz się ukształtował na 45% centach, więc wiadomo, że w ostatnich 24 godzinach poszedł ostro w górę z powrotem, prawdopodobnie to jest spowodowane tym, że Coinbase może będzie dodawał kolejne monety i niektórych tych monet ludzie już od razu myślą, że to będzie XRP, no fajnie by było ale Coinbase właśnie opowiedział się za tym, że będą dodawać kolejne tokeny więc może XRP dlatego ludzie z powrotem Wpędzili się w FOMO, czyli w to w kupowanie, i może to jest szansa dla XRP. Pamiętajcie, support jest na 45, a kolejny support dopiero na 35 e, penców. Jeżeli ktoś z Was ma Elektrę, no to Elektra właśnie wydaje, e, będzie fork phase 1, czyli stanie się to na bloku 11. 22.00 i się zmieni reward, czyli nagroda za ukończony blok. 2,5 minuty block time, tu możecie sobie na spokojnym przeczytać. Więc, Elektra, kolejne jakieś wiadomości. No i tak jak mówiłem, Coinbase tak naprawdę szykuje się do ekspansji, do dodawania kolejnych tokenów i właśnie na tym pniu tych informacji XRP dzisiaj tak fajnie wyszczelił, ale też tutaj mówi o tym, że dali na swoją stronę możliwość teraz aplikacji nowych tokenów, jeżeli ktoś jest właścicielem takiego tokena, może zaaplikować i oni wtedy rozpaczą taką aplikację. Github.pl informuje nas, że jest koniec zakazu reklamy kryptowalut przez Google. Google kończy z zakazem reklam związanych z kryptowalutami. Planuje zezwolenie na reklamowanie się regulowanymi giełdą kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Nowa polityka giganta z Montanview wchodzi w życie w październiku. Firma ogłosiła tę informację w oficjalnym wpisie we wtorek 25 września. Nie mamy kryształowej kuli, aby wiedzieć, dokąd zmierza przyszłość kryptowalut, ale widzieliśmy wystarczająco dużo szkód dla konsumentów lub potencjalnych szkód i dlatego podchodzimy do tematu z najwyższą ostrożnością. Dlatego wiadomo, e, pieniążków by się troszeczkę teraz potraciło, jeżeli ten Google by e, nie miał tych reklam, ale są nadal ostrożni. Także brawa dla Google. Jest informacja też o Macalebie. Tutaj po prostu ludzie spanikowali, że może e, Jet Macaleb może zacząć sprzedawać w tym momencie XRP. Ale tak naprawdę Ripple tutaj to prostuje, że e, jest pewne, pewna umowa pomiędzy XRP a Macalebem, że nie może po prostu rzucić wszystkich tak nagle, nagle tokenów i po prostu. E, też nie ma do nich dostępu, takiego, że może nagle zrzucić wszystkie tokeny. Po prostu jest to pod wodzami XRP. Do, do John, Jada MacAleba należą, ale on musi to zrobić rozważnie. Więc e, dobra odpowiedź z XRP, żeby się e, nie panikować i, i, i działać jak należy. Jeżeli jesteśmy przy Ripple, no to swell event będzie w oktoberze, czyli 1 i 2 października w San Francisco. Swell, na którym będzie przemawiał Bill Clinton. Także hmm, niezłe osoby się pojawiają w tym świecie krypto. I KuCoin Ku wylistował, wylistował nową e, stablecoin, e, która jest pod wadaniem Circle. A Circle oczywiście jest podwadaniem Goldman Sachs, czyli USDC. Możecie od dzisiaj zobaczyć na KuCoinie. Jest ona połączona z dolarem. I uwaga na Liqui Exchange, bo dochodzą tutaj takie newsy, że mogą e, mieć delikatny scam. E, zdelistowali bardzo dużo ostatnio zdelistowali czyli usunęli dużo tokenów u siebie na giełdzie bez bez takiej jakiejś bez takiej jakiejś zapowiedzi i to jest są CFE, ED, MCO, MGO, tu możecie sobie przeczytać, zróbcie sobie pauzę, bo nie będę tego czytać, Waves na przykład tam też jest i e, Require Network, więc uwaga na Liqui e, może warto przesunąć swoje krypty. E, Kolejną wiadomością jest News i Zaif, ta, ta giełda w Japonii, która została sakowana w ostatnim czasie, dostała trzeci order czyli trzecią taką, trzeci rozkaz e, e, potwierdzenia, czy e, Ulepszenia swojego security od państwa w Japonii. Więc oni razem idą z tym rozkazem i ulepszają swoje security, czyli zabezpieczenia na tej giełdzie. I Stellar walczy. Stellar, CCN informuje nas o tym, że Stellar walczy właśnie o to, żeby do grudnia zimplementować Lightning Network. Więc jeżeli by mi się to udało, wow! No i rząd Ameryki tak naprawdę spędza miliony, czyli wydaje miliony na to, żeby yy, śledzić ludzi, którzy używają krypto, żeby po prostu płacili podatki. Więc uwaga w Ameryce. Na Reddicie możemy przeczytać, że 82% tych największych firm Fortune 100, czyli Fortune 100 wy wykorzystują albo dowiadują, albo wchodzą w świat blockchain. Więc tu mamy cały ten artykuł o tym, jak tu oni 82% jak są zainteresowani tą technologią Blockchain, Walmart, State Grid, Royal Dutch Shell, Toyota Motors, Volkswagen, BP, ExxonMobil Berkshire Hathaway. Te wszystkie firmy, ja dodam zaraz linka i zobaczycie sobie tutaj na spokojnie. Pamiętajcie, że jak nie dodaję linka, to znaczy, że jestem spóźniony do drugiej roboty, więc robię to wieczorem jak przychodzę. Więc, sorry, ale no mam tylko określoną ilość czasu, więc czasami nie jestem w stanie dodać od razu linków, ale postaram się ten dodać. I na końcu Bitmain chce zainwestować 500 milionów USD w Teksasie. Krypto Google, dziękujemy. E, firma Bitmain ogłosiła umowę sponsorską z teksańskim zespołem NBA, Houston Rockets. To już mówiliśmy wcześniej. I także jak podała w ogłoszeniu, obiecuje zainwestować 500 milionów dolarów w stanową gospodarkę. Czyli nie tylko w NBA, mówiliśmy o tym wcześniej, e, będą inwestować, ale też w stanową gospodarkę. 500 milionów Dolarów. Ja już dziękuję na dzisiaj. Widzimy się ponownie jutro. Pamiętajcie, że kryptoporadnik też już wkrótce tutaj będzie i życzę Wam wspaniałej środy. Pozdrawiam.